Cześć! Dzisiejszego vloga zaczynamy spod Lombardu, a to dlatego, że sprzedajemy dzisiaj nasz aparat. Mieliśmy go 2 lata, właśnie minęły one 2 dni temu i stwierdziliśmy, że no czas najwyższy chyba się go pozbyć. A czemu, to później o tym opowiemy trochę i miejmy nadzieję, że go przyjmą. Okazało się, że musimy go zostawić do jutra, muszą go przetestować, wstępnie go wycenili, zobaczymy, czy ta cena się utrzyma. Nie zachwycali się też tym aparatem, nie wiemy, czym było się zachwycać, no ale się zachwycali, więc no zobaczymy, jak to będzie. Nawet sobie nie wyobrażacie, jak dzisiaj wieje. To jest Holandia. Strasznie wieje, jest zimno jeszcze w dodatku. A ja? No właśnie. Patrzcie na Przemka, a patrzcie na mnie. Na szczęście samochodem jesteśmy. Baliśmy się nieść aparat przez miasto, nie? Bo jednak no nie wiadomo, na kogo się trafi. I dziwni ludzie nawet teraz po drodze szli. I co? Idziemy do tego sklepiku. Tam jest Outlet Chain, więc może coś fajnego się uda znaleźć. Znaleźliśmy to ile? 3 dni temu chyba? Jak spacerowaliśmy sobie taką po prostu po mieście i nagle patrzymy Outlet Chain. Więc idziemy zobaczyć, może coś fajnego będzie w dobrych cenach. A akurat niedługo jedziemy na wakacje, tak się składa, więc... Przydadzą się fajne rzeczy. Nie spodziewałam się tego, ale wyszłam z 2 czarnymi sukienkami. Takie fajne, zwykłe, akurat na wakacje. Powiem wam, że byliśmy w tym sklepie pierwszy raz i ogólnie dział Shein jest fajny. Może jeszcze za jakiś czas nam pójdziemy, może będzie więcej takiej letniej kolekcji, im bliżej wakacji. Przechodzimy sobie właśnie obok Ritualsa i ale mają piękne prezenty na Wielkanoc. Mega pomysł, serio. Przemek wymyślił. Zawsze chciał tędy iść. Patrzcie, na potrzebę filmu. Wchodzimy. Trochę się boję tędy iść. Mam nadzieję, że nikt nas zaraz nie wciągnie na jakieś organy. Ale no nie wygląda to kusząco, że tak powiem. Jest taka podobna uliczka, trochę po drugiej stronie Starówki. I tam jest dom dla osób plus 18, że tak powiem. O, tutaj też tak wygląda. No, w Amsterdamie za nagrywanie w takim miejscu już by nas nie było na tym świecie. Albo w najmniej złym wypadku byśmy nie mieli już telefonu. Dobra, chyba żyjemy. Jak się, Przemek, czujesz? Nie, fajnie. Czujesz te emocje? Jak klaustrofobia. Dobra, żyjemy, wyszliśmy na centrum. Fajnie było. Fajnie było? Będziemy tędy chodzić dzisiaj. Patrzcie, jakie to jest małe. Niestety musieliśmy troszkę zmienić nasze plany na dzisiejszy wieczór. Początkowo mieliśmy pojechać, odstawić samochód i spacerkiem po prostu przejść się na kolację do jednej z naszych ulubionych knajpek. Natomiast w trakcie spaceru było nam tak zimno, że wpadliśmy na pomysł, żeby iść od razu. I gdy już kierowaliśmy się do tej knajpki, to Przemek spojrzał na godzinę, całe szczęście, bo o 18:00 zamykają sklepy. Jest niedziela, jesteśmy w Holandii, przypominam, i tutaj niestety w niedzielę są tylko czynne wszystkie sklepy, dosłownie wszystkie, 12, 18. I nie mielibyśmy co jeść wieczorem i jutro. Więc jedziemy na zakupy pewnie do Lidla, nie? No i tutaj chłopczyk się pod samochód wpakował. I co? I zrobimy sobie zakupki i pójdziemy na obiadek. Hitem dzisiejszego dnia jest to, że byłam cała na czarno ubrana, a buty miałam różowe, a czarnych nie posiadam, takich całych czarnych. I mam buty Przemka. 2 rozmiary różnicy, ale nieźle. Powiem wam, że jak je zawiązałam dobrze, dosyć mocno, to naprawdę wygodnie się chodzi. Na początku filmu sprzedałam aparat w Lombardzie. Co prawda, no jeszcze nie sprzedałam, jutro dopiero idę odebrać pieniądze, bo muszę go przetestować i tak dalej. ale byli naprawdę zachwyceni, tak jak Przemek wcześniej mówił, i pewnie się zastanawiają niektóre osoby, czemu Lombard. Jak gdybym usłyszała Lombard, to bym się zmartwiła, pomyślałabym, że kurczę, może ktoś ma jakieś problemy i tak dalej. No wiadomo, że zazwyczaj do Lombardu, Lombard ogólnie kojarzy nam się z potrzebą szybkiej gotówki, gdy ktoś ma właśnie jakieś problemy. Jednak wydaje mi się, że coraz więcej osób zanosi tam po prostu rzeczy, które chce sprzedać, nie chce, żeby zalegały, a wiadomo, że jest to najłatwiejszy sposób na sprzedaż. Jak gdybym była w Polsce, na pewno wystawiłabym ten aparat na Elixa, na inne strony, może zaniosła do jakichś sklepów u nas w mieście. No niestety jestem w Holandii i tutaj nie ma takich rzeczy, przynajmniej ja takich rzeczy nie znam. I stwierdziłam, że Lombard będzie takim najszybszym wyjściem. Chciałam za niego wziąć jakiekolwiek pieniądze tak naprawdę, ale nie chciałam, żeby nam zalegał. Aparat kupiłam ponad 2 lata temu i powiem szczerze, że na początku naprawdę pokładałam w nim ogromne nadzieje. No niestety wyszło jak wyszło i okazał się wcale nie taki dobry. No powiem szczerze, że telefon, którym obecnie nagrywam, jest to 14 Pro Max iPhone. Jest dużo lepszy, jeśli chodzi o kamerę, każdą kamerę, niż ten aparat. Nawet 12 Pro Max był lepszy. Zrobiłam porównanie od razu, jak kupiłam nowy telefon i no ten aparat naprawdę był koszmarny. Jego jakość, te piksele, takie w ogóle wszystko było rozmyte. No strasznie to wyglądało i w filmach, i w zdjęciach. Ja pierwszy raz uruchomiłam go chyba dzień po zakupie. Później zabraliśmy go do Holandii, tam kilka miesięcy później. Następnie przywieźliśmy go do Polski i chyba został tam pół roku, bo zapomnieliśmy go zabrać po prostu. I jak już wróciliśmy, to znowu nie mieliśmy czasu, znowu były inne zajęcia, potem znowu wyjechaliśmy, wzięliśmy go, nie używaliśmy go, potem znowu go używaliśmy, znaczy testowaliśmy, ale nie mogliśmy w ogóle, nie mieliśmy czasu, bo wtedy bardzo dużo pracowaliśmy, żeby ogarnąć, jak tym się nagrywa. No i koniec końców ciągle był ten telefon. No i teraz jak przyszedł na to czas, to się okazało, że on nagrywa okropnie. Naprawdę się nim panowie zachwycali, więc chyba chętnie go wezmą. No ale ja takiego aparatu, no nie wyobrażam sobie, to jest na moją cierpliwość, naprawdę nie wiem, czy cokolwiek tym ładnie wyjdzie. Myślę, że aparat w przyszłości kupię i przyjdzie na to czas, jeśli tylko będzie taka potrzeba. Trochę szkoda mi kondycji w telefonie, ale telefon zawsze można wymienić, a no takim aparatem nagrywać to naprawdę szkoda.